Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Joanna Sikorska, jestem Art Advisorem, czyli doradczynią z zakresu rynku dzieł sztuki. Moja praca polega na tym, że pomagam ludziom tworzyć kolekcje dzieł sztuki, edukuję w tym zakresie, czyli jest to wszystko bardzo mocno związane ze sztuką, bo rynek sztuki nie istnieje bez świata sztuki, więc te wszystkie historie, które mogą się wydawać dla Państwa niezrozumiałe, nie są wyssane z palca. To wszystko jest związane z tym, co dzieje się w świecie sztuki. Przysłuchiwałam się mojemu przedmówcy, który na jednym ze slajdów pokazał historię oszustwa galerii New Form. To oszustwo na ponad 300 milionów złotych odbyło się tylko i wyłącznie dlatego, że właścicielka galerii bazowała na niewiedzy klientów. Bo jest taki mit, że aby kupować dzieła sztuki, wystarczy kierować się gustem. Co jest bardzo dużą nieprawdą, ponieważ niezbędna jest tutaj wiedza z zakresu sztuki. Tak więc, czy trzeba znać się na sztuce, żeby inwestować w dzieła sztuki? Jak Państwo myślą? Dokładnie. Trzeba znać się na sztuce, bo tylko wtedy możemy uniknąć zagrożeń, które na rynku niestety występują. A dlaczego one występują? Występują dlatego, bo ten rynek jest bardzo młody. Sami galerzyści do końca nie mają pełnej wiedzy, jak się po tym rynku poruszać. Tak więc te sytuacje pomagają oszustom na prężne funkcjonowanie. Zaznaczę jeszcze, że dzieło sztuki nie jest zwykłym przedmiotem. Tak? To nie jest tylko dobro luksusowe. Jest to przede wszystkim dobro kultury. I paradoksem też może się wydawać dla Państwa to, że artyści nie tworzą, żeby mieć jakieś zyski materialne. Głównym celem jest przekazanie jakiejś idei i treści. Tutaj mamy pracę Jeana Michela Basquiata, która na pierwszy rzut oka może się wydawać mało atrakcyjna wizualnie. Można ją określić nawet mianem, że jest po prostu brzydka. Nie każdy by chciał mieć taką pracę po prostu nad łóżkiem w sypialni, czy też w salonie, tak? A jednak za tą pracę ktoś postanowił zapłacić 110 milionów dolarów w 2017 roku. Jak Państwo myślą, dlaczego? Ano dlatego, że Jean-Michel Basquiat zapisał się na kartach historii sztuki. Wprowadził on sztukę ulicy do świata sztuki. Prawdopodobnie bez Jeana Michela Basquiata nie byłoby teraz Banksiego. Więc żeby oceniać dzieło sztuki, trzeba na to patrzeć w szerszym kontekście. Artystę trzeba umieć osadzić na tle innych artystów w kontekście jego poprzedników oraz aktualnych twórców. Jaki on wpływ wywiera na jemu współczesnych czy młodszych. Tak więc ta praca osiągnęła kwotę 110 milionów dolarów i kupujący nie był po prostu szaleńcem, kupił kawałek świetnej sztuki. Tutaj mamy Jacksona Pollocka, również artystę, którego by można uznawać za takiego troszeczkę niedouczonego, który coś tam sobie wylewał na te płótna, nie wiadomo po co. A jednak jego prace również osiągają zawrotne ceny. Jedna z nich osiągnęła kwotę 200 milionów dolarów. I też ten kupujący nie był szaleńcem. Kupił kawałek bardzo dobrej sztuki, bo
patrząc na pracę Jacksona Pollocka, też trzeba to osadzić w kontekście historii sztuki, bo Jackson Pollock malował w latach 50., czyli po wojnie, tak? Artyści wtedy mieli bardzo dużo traum powojennych, a wcześniej, jeżeli cofniemy się do kart historii sztuki, mamy surrealizm. Surrealizm badał podświadomość, badano sny, badano na podstawie odkryć Luciana Freuda, jak działa ludzka psychika. Jackson Pollock zainspirował się z kolei odkryciami Gustawa Junga. Stąd powstał tak zwany rysunek automatyczny. W jego wykonaniu jest to action painting, czyli poszedł o krok dalej niż surrealiści. Dlatego te prace są tak ważne w kontekście historii sztuki. I teraz kolejne pytanie. Czy trzeba mieć duże zaplecze finansowe, żeby inwestować w dzieła sztuki? Jak państwo myślą, że tak? Otóż nie trzeba mieć dużego zaplecza finansowego. Tutaj przedstawię parę kolekcjonerów. Jest to pan Herb i pani Doroty Vogel. Pan Herb był pracownikiem poczty, był listonoszem, a pani Doroty była bibliotekarką. Mimo takiej profesji zawodowej udało im się stworzyć kolekcję, która była warta parę milionów dolarów. I nie jest to tylko wartość taka, powiedzmy, finansowa, ale również wartość artystyczna tych prac jest naprawdę ogromna. Całość kolekcji później przekazali do Instytucji Sztuki w Chicago. Więc to jest potwierdzenie, że wcale nie trzeba mieć dużego nakładu finansowego. Wystarczy po prostu śledzić młodych twórców, którzy dopiero wchodzą do świata sztuki, ale znając historię sztuki, możemy stwierdzić, czy ta praca ma potencjał artystyczny. Bo zaznaczę, że za potencjałem artystycznym, czyli za wartością merytoryczną dzieła, prędzej czy później pójdzie wartość komercyjna. Teraz chciałam państwu powiedzieć, że rynek sztuki w Polsce bardzo prężnie się rozwija i obroty aukcyjne na polskim rynku sztuki są z roku na rok coraz wyższe. W 2014 roku było to 77 milionów złotych, w 2018 już 251. To samo dzieje się z rekordami aukcyjnymi, które są coraz wyższe. Tutaj mamy tak, pracę Van Gogha, Stanisława Wyspiańskiego oraz Magdaleny Abakanowicz. Patrząc na te prace, znowu możemy stwierdzić, że coś tu może nie grać na pierwszy rzut oka, że może to jest jakaś kwestia jakiegoś spisku, no bo przecież ta praca Van Gogha wcale nie jest jakąś, powiedzmy, warsztatowo-mistrzowską pracą, mimo że jest, jak się ogląda z bliska. Ale na ten sukces Van Gogha ma wpływ właśnie ten jego kontekst twórczości w porównaniu z innymi artystami. Van Gogh to przedstawiciel op-artu, który zrobił ogromną karierę na świecie. Jako jedyny Polak miał wystawę w Muzeum Guggenheima. I to właśnie ta jego biografia artystyczna daje tą możliwość wzrostu tych cen. Jeśli chodzi o Stanisława Wyspiańskiego, sytuacja jest troszeczkę inna. Dlatego, bo prac Wyspiańskiego na rynku po prostu nie ma zbyt wiele. Większość z nich znajduje się w kolekcjach muzealnych, więc jeżeli taka praca pojawia się na rynku, jest to bardzo duży rarytas. I ostatni rekord, prawie 7 milionów złotych za pracę Magdaleny Abakanowicz. Tutaj też nie jest to wielkie zaskoczenie, ponieważ
Magdalena Abakanowicz również jest artystką znaną na świecie. I miała wiele wystaw w dużych instytucjach sztuki na świecie. Brała udział w Biennale, São Paulo i tak dalej, i tak dalej. Więc ta cena tylko poświadcza ten jej geniusz. Tak więc reasumując, aby inwestować w dzieła sztuki, nie należy kierować się gustem. Potrzebna jest merytoryczna wiedza z zakresu sztuki, chociażby współczesnej, już nie mówię, że trzeba znać całą historię sztuki, bo tylko dzięki temu możemy stwierdzić, który z artystów ma pracę o dużej wartości artystycznej, a za tym się kryje później potencjał inwestycyjny. Wcale nie trzeba mieć dużych pieniędzy, najważniejszy jest czas, w którym kupujemy, bo są kolekcjonerzy, na przykład Piotr Bazylko, który kupował pracę Wilhelma Sassnala, który dopiero zaczynał swoją karierę. Tak, teraz jest szczęśliwym posiadaczem wielu świetnych prac tego znanego na całym świecie artysty. Dobrze, to dziękuję. Czy są jakieś pytania? Zapraszam do dyskusji. Proszę bardzo. Mikro. Dzień dobry, może takie naiwne pytanie. Mhm. Artysta żyjący czy nieżyjący? Bo oprócz Sassnala, którego pani wymieniła, to wszystkie obrazki, jakie zobaczyliśmy, to chyba byli sami nieżyjący artyści. I to jest, jak powiem, takie kryterium czasami... No może... Złośliwie można powiedzieć, co zrobić, żeby dostać Nobla. Należy dożyć. Tak. No, to tu jest odwrotnie. Proste, ale to też jest ciekawe, tak? Co pani sądzi na ten temat? Myślę, że tak najprościej, najszybciej będzie, jak powiem tak, kupować od żyjących artystów, sprzedawać... I poczekać. I poczekać. Życząc im wszystkiego najlepszego, dokładnie. Poczekać, aż zejdą. Dokładnie, ale myślę, że też warto się przyjrzeć młodym twórcom, bo ich jest naprawdę dużo i oni mają coraz większą świadomość rynku, wiedzą, jak prowadzić te kariery i naprawdę jest spory potencjał, bo dosyć szybko trafiają do zagranicznych galerii i się sporo o nich mówi za granicą, a może nawet tutaj potem niekoniecznie na naszym rynku. I tak więc warto w młodych. I nie wszyscy trafiają na ściany drugiej linii metra. No tak. Żeby przypomnieć właśnie Wojciecha Fangora. Dokładnie. Proszę bardzo, jeszcze tutaj jest pytanie. Ja mam pytanie o rynek zdjęć, o fotografię. Z tego, co kojarzę, to się dosyć też dynamicznie rozwija w Polsce i jestem ciekawy pani zdania na ten temat, czy warto może niekoniecznie w obrazy, ale właśnie w artystyczne zdjęcia inwestować. Pod wpływem tej słynnej korekcji zdjęć Marilyn Monroe, tak, która się pojawiła w Polsce bardzo ciekawymi zresztą drogami. Tak, rynek fotografii się rozwija, ale jeżeli patrząc ogólnie na rynek sztuki, nie jest to jakiś duży procent, tak? A to dlatego, bo fotografia nie jest tak trwała jak obraz na płótnie namalowany, tak? Jest to rzecz bardzo krucha, trzeba dbać bardzo o konserwację, więc to jest ten taki czynnik, który zniechęca osoby do kolekcjonowania dzieł sztuki, tak? Ale tutaj też może jeszcze poruszę kwestię sztuki nowych mediów, która artyści aktualnie bardzo często się odnoszą do tego medium i też warto się przyjrzeć właśnie sztuce wideo, instalacjom i tak dalej, i tak dalej. Więc ten wąski obszar, który może nie jest tak mocno odkrywany przez kolekcjonerów, też ma spory potencjał i jak najbardziej myślę, że fotografia też się w tym zapisuje. Przez analogię do kryptowalut można teraz spytać, a co ze sztuką tworzoną przez komputery jako takie? No bo tu jest bardzo dziwna sytuacja, przede wszystkim dlatego, że niektórzy zakładają, że można odwzorować algorytm tworzenia czegokolwiek dostatecznie dokładnie, a oni oczywiście odmawiają czci i wiary takiej sztucznej sztuce. No to trafił na aukcję dzieł sztuki obraz stworzony przez sztuczną inteligencję, ale to był jeden taki jakiś eksperymentalny przypadek,
Więc tutaj powiedzmy, że artysta posiadający wrażliwość no nie zas- no, jest wyjątkowy, na to, jest. Nie tak jak komputer, więc może to w tą stronę nie pójdzie. Ja może bym powiedział tak, że komputer to nie pije alkoholu, artysta pije też. No, ale nie tylko te to, używki to też liczyły. Bym zaliczyła do mitów. Znaczy w maszynie też można wprowadzić sztuczne algorytmy rozmywające, po pierwsze, a po drugie, jak pani słusznie zauważyła, to też jeden ze słynnych mitów, dokładnie. Chociaż tak się złożyło o roli absyntu w twórczości w malarzy francuskich XIX wieku. Mówiło się bardzo dużo. Czy jeszcze jakieś zdania na ten temat? Jeśli nie, to oczywiście pani jako jest dostępna w kuluarach naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.